Jestem księżniczka Leia. Moją postacią jest Obi-Wan Kenobi z trzeciego epizodu Gwiezdnych Wojen. Przybrałam się za Dartha Maula. Ja jestem postacią Lorda Vadera. Jestem Luke'em Skywalkerem z Przebudzenia Mocy. Kolega jest Sandtrooperem z czwartego epizodu. Ja jestem gwardzistą imperialnym. Wszystko się zaczęło zdjęcia. Artur Hutnik, fotograf wejherowski, wykonał słynne zdjęcie zimą tego roku, które obiegło cały świat. Zdjęcie, które zapoczątkowało ten konwent, powstało w tym roku w styczniu. W godzinach porannych o 7:30 przyszedłem przez rynek i zobaczyłem pod śniegiem Jakuba Wejhera, który przypominał Vadera. To jest magia samego kostiumu, jego taka groźna... Bo wygląd sam, maska w szczególności, czerwony miecz, świetny, peleryna. To jest archetypowość tej historii, tej opowieści, która jest w Gwiezdnych Wojnach. To jest jakby legenda złożona z wszystkich legend. Tam jest dużo akcji. Też mój tata się tym interesował, chciałam pójść w jego ślady. To jest film, który łączy pokolenia. Ja sam pamiętam, jak mnie ojciec wziął na Gwiezdne Wojny do kina. Dziś sam jestem ojcem, więc mój syn co prawda jest jeszcze za mały, ale myślę, że na kolejne epizody na pewno go zabiorę. Ten świat jest bardzo bogaty w postacie, w różnego rodzaju statki kosmiczne, planety. To jest coś niebywałego. Zdecydowanie moc dopisała dzisiaj w Wejherowie. Jak widać, są tłumy, jesteśmy oblegani przez jasną i ciemną stronę mocy. Jestem pozytywnie zaskoczona, bardzo dużo tutaj ludzi przyszło, super atmosfera, taka naprawdę czuję się tak Gwiezdne Wojny w powietrzu. Bardzo dobry początek imprezy, która mam nadzieję będzie cykliczna. Świetnie się bawimy, to bardzo fajne miejsce i tu ten Wejherowskie Centrum Kultury, jak cały pomysł tego zlotu, no i oczywiście pomnik Lorda Vadera na samym środku rynku. Potrzebujemy czegoś takiego w Polsce, żeby w końcu jakieś takie poważne Star Warsowe konwenty się pojawiały. Robiąc to zdjęcie, nie spodziewałem się tego, że ta sprawa rozwinie się w taki sposób i to zdjęcie będzie przyczynkiem tak fajnej imprezy. Wejherowo zasługuje na fajną imprezę dla fanów, dla rodzin, dla wszystkich, którzy kochają Gwiezdne Wojny. Bardzo dobry zwrot, naprawdę super, mam nadzieję, że w przyszłym roku również dojdzie do skutku.